Cześć. Szalik, komin. Dla mamy, córki, siostry, koleżanki lub dla siebie. Jak wykonać ten wzór? Możecie zobaczyć w poradniku Ciekawe wzory szydełkowe, odcinek 13. Zapraszam. Ja wykonałam 4 oczka łańcuszka brzegowe. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 10 razy raport, czyli 60 oczek łańcuszka i 3 brzegowe. Dało mi to szerokość 24 cm. Długość policzę w tę stronę. Pierwszy motyw, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wykonałam 55 takich motywów. Dało mi to długość 136 cm. Jak możecie zauważyć, robótka jest dość sztywna, mięsista. Jeśli wolisz miękcejsze, użyj po prostu innej włóczki. Ja użyłam tej. 50% bawełna, 50% akryl. Zalecane szydełko 2-3. Ja pracowałam szydełkiem 2,5 mm. Jeśli wykonasz szalik, po prostu zakończysz robótkę. Jeśli komin, zauważ. Pierwszy rząd był biały. Kończymy robótkę również białym. Tak jakby w połowie. Teraz prawe strony do siebie. Widzicie? Prawe strony do środka i będziemy zszywać. Ja to zrobię szydełkiem, ale oczywiście możesz to zrobić po swojemu. Chwycę ten pierwszy słupek. Zobaczcie dokładnie. Szydełko tutaj i tutaj. Przeciągam oczko ścisłe. Te oczka będę wykonywała takie luźniejsze. Szydełko tutaj i tutaj. Przeciągam oczko ścisłe. Tutaj mamy 5 słupków. Wkłuję szydełko tutaj po tych dwóch i tutaj, gdzie mamy skrzyżowane słupki. Przeciągam oczko ścisłe. Po kolejnym słupku zostają te dwa. Jeszcze raz tutaj, gdzie mamy skrzyżowane słupki. Przeciągam oczko ścisłe. Cały rząd zszywamy w ten sam sposób. Myślę, że to naprawdę dobrze widać. Tutaj, tutaj, oczko ścisłe. Po dwóch słupkach tutaj, tutaj gdzie mamy skrzyżowane słupki. Po kolejnym słupku zostają dwa. I jeszcze raz. W tym samym miejscu cały rząd do końca w ten sam sposób. Tak będzie wyglądało to na lewej stronie. A na prawej, zobaczcie. Wzór się ładnie połączył. Podoba mi się to połączenie. Bardzo fajnie wygląda. Jak wiecie, zostały tutaj te niteczki. Im więcej kolorów użyjesz, tym więcej tych niteczek będzie. Musimy je pochować. Ja wykonam tutaj jedno okrążenie półsłupków. Tutaj, gdzie mamy rząd biały,
Dwa półsłupki. Pierwszy. Drugi. Na tym drugim rzędzie białym również dwa półsłupki. A tutaj na rzędach czarnych na każdym półsłupku jeden półsłupek. Na pierwszym rzędzie i na drugim po jednym półsłupku. I tak całe okrążenie. Tutaj dwa. Na kolejnym białym dwa. Chwytam po prostu te słupki. A tutaj gdzie te czarne półsłupki, wkłuwam szydełko i po jednym półsłupku. Tak będę pracowała do końca okrążenia. Tak wygląda z lewej strony. Nitki pochowane. Nic nam się nie zahaczy, nie urwie. Tak samo wykonam drugą część komina. Już mam. Komin gotowy. Z robótki jestem bardzo zadowolona. Jeśli Tobie podoba się również, zachęcam do wykonania swojego szalika czy komina tym wzorem. Niekoniecznie musisz użyć dwóch kolorów, białego i czarnego. Możesz wykonać w jednym kolorze albo w kilku. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam. Do usłyszenia.